Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Bogata oferta opałów, w tym rewelacyjny ekogroszek Ecored oraz szeroki wybór drewna kominkowego. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Paulina Sadowska-Owczarek, witam Państwa. Pora rozpocząć weekendowy przegląd wydarzeń. Tydzień i nowy rok w magazynie miejskim zaczynaliśmy relacją z miejskiego Sylwestra. Tłumów nie było, ale za to dobrej energii całe mnóstwo. Kilkuset kaliszan przywitało nowy rok na głównym rynku. Była muzyka na żywo, tańce, toasty i życzenia. Dobre miejsce, dobry czas, tłumy dni zbliżyły nas. Realizujemy plan, raz na tak, raz na nie. Gwiazdą tegorocznego miejskiego Sylwestra był kaliski zespół Disco Polo Jumper. Specyficzna muzyka nie każdemu musiała przypaść do gustu, ale tym, którzy przyszli na główny rynek, taneczne, proste rytmy najwyraźniej odpowiadały. Chwilę przed północą życzenia kaliszanom złożył prezydent Grzegorz Sapiński. Wszystkiego najlepszego w 2017 roku, pięknie rozwijającego się Kalisza i takich wspaniałych ludzi, którzy będą chcieli przebywać z nami w sercu miasta jak wy. Ostatnie sekundy 2016 roku pożegnano tradycyjnym odliczaniem. 3, 2. Czego mieszkańcy Kalisza życzą sobie w nowym roku? Dużo zdrowia przede wszystkim, najważniejsze zdrowie. Na nowy rok czego sobie życzę? Tego, żeby moja kobieta była taka, jaka jest do tej pory. A naszemu miastu Kaliszowi czego sobie życzysz? Żeby nie było szpisu! Miłości. Wspólnego szczęścia. Ja sobie życzę, żeby wszyscy byli milsi, żeby było mniej agresji i żeby mniej było alkoholików na świecie. Niemiłości, szczęścia! I pewno nauki! Więcej pieniędzy i szczęścia. Jaki powinien być Kalisz w 2017 roku? Wydaje mi się, że Kalisz powinien być bardziej otwarty na młodych, żeby więcej się spotykali, bo jak wiadomo, młodzi emigrują z Kalisza do innych miast, za granicę. Tak, no, mało się dzieje w Kaliszu. Żeby się dalej rozwijało. Tego samego. Mądrych ludzi. Good! Kalisz, miasto, good! Miasto Kalisz, fajne! Obszerną fotorelację z Sylwestra na głównym rynku znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. Ten remont miał się zakończyć w listopadzie zeszłego roku. Jeśli dobrze pójdzie, potrwa co najmniej do kwietnia. Wszystko wskazuje na to, że miasto rozwiąże umowę z dotychczasowym wykonawcą mostu w ulicy Chopina i ogłosi kolejny przetarg. Końca tej inwestycji i problemów kierowców nie widać. Kierowcy powoli zaczynają tracić cierpliwość, bo most zamknięty jest od października zeszłego roku, a roboty opóźnione o ponad miesiąc i nic nie zapowiada się, żeby miało być lepiej. Wygląda na to, że remontująca most firma nie dokończy zadania. Ja uważam, że wykonawca tutaj przeliczył się ze swoimi możliwościami, zarówno z potencjałem technicznym, jak i ludzkim, jak i organizacyjnym. Myślę, że go to przerosło. Mam duże też wątpliwości co do złożonej tej oferty w sensie tego wynagrodzenia. Oczywiście, że on tutaj będzie domagał się, czy też będzie się bronił, że tutaj wystąpiły jakieś dodatkowe prace. Nic jednak, zdaniem Krzysztofa Gałki, wykonawcy nie usprawiedliwia. Byliśmy dziś z kamerą na placu budowy. Nie zastaliśmy tam ani jednego pracownika. Miasto będzie naliczać kary umowne. Rozwiązanie umowy wydaje się być przesądzone. Ponad 36 lat praktyki swojej zawodowej i pierwszy raz spotkałem się z tego rodzaju wykonawcą.
W moich oczach on stracił jakiekolwiek rzetelność. Nie mam już z czym rozmawiać na temat z tą firmą co do realizacji tego zadania. Drogowcy zapowiadają wykonanie inwentaryzacji dotychczasowych prac i ogłoszenie nowego przetargu. Jednak jaka jest gwarancja, że nowy przedsiębiorca wywiąże się z pracy i terminów oddania inwestycji? Każda odpowiedzialna osoba nigdy nie odpowie, że tą firmę, którą wybrałem, to ona gwarantuje na 100% wykonanie tych robót. Musimy poruszać się w granicach obowiązującego prawa. Mam nadzieję, no ja mówię, powiedziałem wcześniej, 36 lat praktyki zawodowej, pierwsza firma taka się pojawiła. Czyli prawdopodobieństwo jest tu bardzo, bardzo znikome, ale w tym przypadku jednak ono tutaj wystąpiło. No, czy jesteśmy w tej chwili w stanie zagwarantować konkretny termin oddania? Czy to będzie kwiecień, czy to będzie maj, czy możemy to powiedzieć? Znaczy ja myślę, że z naszej strony tutaj podjęte zostaną wszelkie działania, ażeby tą przejezdność chociażby, czyli uzyskać przejazd po obiekcie w miesiącu kwietniu. Most w ulicy Chopina od początku nie ma szczęścia. Miał być gotowy już w 2015 roku, ale projektant nie wywiązał się z zadania na czas. Dlatego miasto rozwiązało z nim umowę i ogłosiło kolejny przetarg. Roboty miały ruszyć w październiku zeszłego roku. Jednak już pierwszego dnia zwycięska firma z Konina została wyrzucona z placu budowy z powodu złego oznakowania. Wróciła z tygodniowym opóźnieniem. Później było już tylko gorzej. Koniec z betonową kostką brukową i drobnym kruszcem granitowym. Chodniki, szczególnie w centrum, mają być pokryte dużymi, najlepiej granitowymi płytami. Kalisz jako pierwsze miasto w Polsce wprowadza zakaz stosowania drobnej kostki, która, jak wie każdy pieszy, często sprawia sporo problemów przy poruszaniu się. Albo nierówne i śliskie kocie łby, jak na uliczkach okalających rynek, albo drobny granit, jak na ulicy niecałej, na której łatwo złamać sobie obcas, a trudno przejechać na przykład dziecięcym wózkiem. Jak pan ocenia ich stan na wierzchu? Beznadziejny. Dlaczego? No, takie płytki można się poślizgnąć. Są wystające te płytki, proszę pana, dziurawe, popękane, kratki ściekowe powyrywane. Mąż miał solidny wypadek, ja też miałam wypadek. Dla męża skończyło się to dosyć tragicznie, bo musiał w konsekwencji mieć amputowany palec. Problemy pieszych, szczególnie w Śródmieściu, zna każdy. Wszystko ma się jednak zmienić. Od 23 grudnia 2016 roku w Kaliszu obowiązuje zakaz stosowania przy budowie chodników kostki brukowej betonowej i płyt granitowych małych rozmiarów. Chodniki mają być pokryte grubymi i szerokimi płytami granitowymi, które utworzą równą jak lustro i antypoślizgową powierzchnię. Będzie to na pewno wygodniejsze dla pieszych. Myślę, że uważam, estetyka też tutaj będzie odpowiednia, także jeśli chodzi o Śródmieście, ścisłe Śródmieście, czyli ten obszar, który jest objęty ochroną konserwatora, to tutaj będzie to wszystko realizowane, tak to jest zapisane, z materiałów naturalnych, no, które są oczywiście zdecydowanie droższe tutaj, szczególnie jeśli mamy do wbudowywania kostkę ciętą, płomieniowaną, ona jest znacznie droższa. Natomiast na pozostałych obszarach, już poza strefą i tak dalej, będziemy stosowali materiały prefabrykowane, betonowe, ale właśnie o większych wymiarach. Naturalny materiał będzie droższy, ale również trwalszy. Jest to granit, pochodzi ze złoża naturalnego, także naturalnie twardy, to nie jest tam powiedzmy jakaś kostka betonowa. Naturalne złoże pochodzenia, przywozimy go z zimnika, z naszej kopalni, z okolic Wrocławia. Taka kostka granitowa wykładana jest już na ulicy Browarnej i Piekarskiej. Równa nawierzchnia robi wrażenie, chociaż też ma swoich wrogów. Tutaj na tej kostce jest tak ślizgo, że ja sobie nie wyobrażam w ogóle, jak tu samochody będą przyjeżdżać zimą, wchodzić w zakręt, a tutaj na przykład Browarna nie jest w ogóle nigdy odśnieżona. Czy to się komuś podoba, czy nie, trzeba się przyzwyczaić. Przy każdym kolejnym remoncie chodników w centrum nowa nawierzchnia będzie wyglądać właśnie tak. Niestety w tej chwili w Śródmieściu remontowane są tylko trzy niewielkie uliczki. Kiedy reszta doczeka się remontu, na razie musi Kaliszanom wystarczyć sam przepis o granitowych chodnikach. Na jego realizację jeszcze poczekamy. Mieszkańcy mówią, że nie wiedzieli o inwestycji, dlatego dopiero kiedy na plac budowy wjechały maszyny, zaczęli protestować. Urząd wydający zezwolenie zapewnia, że inwestor dopełnił wszelkich formalności, a ogłoszenia o zamiarze budowy w Madalinie w gminie Lisków trzech sporych kurników były upublicznione. Dlatego teraz za późno na sprzeciwy. Mieszkańcy nie mają zamiaru się poddawać i mają nadzieję, że budowa zostanie przerwana.
Maszyny w Madalinie pojawiły się przed świętami Bożego Narodzenia. Wtedy mieszkańcy, jak twierdzą, dowiedzieli się, że w sąsiedztwie ich domów powstaną trzy kurniki i dom właściciela fermy. Jak mówią, do tej pory słyszeli tylko pogłoski o takiej inwestycji. Ja tu mieszkam 120 metrów i ja dopiero teraz się dowiedziałem, jak te koparki jeździły tutaj na tym placu. Nie zostałem poinformowany pod żadnym względem, a mi się wydaje, że 120 metrów to jest wystarczająca odległość i powinien być poinformowany w takiej oczywistej sprawie. Żadna korenda nie chodziła. Nikt nie był poinformowany. Powinno być takie z podpisem albo zebranie jakieś, nie? To jest od początku po prostu źle zrobione. To jest moje zdanie. Nie tylko moje, bo to na pewno wszystkich, tak? Bo taki temat powinien być wzięty dwa lata temu, nie byłoby problemu, bo ten inwestor teraz też się głupio czuje. Inwestor o pozwolenie na budowę wystąpił w 2013 roku. Dokumentacja obok planów zawierała raport oddziaływania kurników na środowisko. Ten pozytywnie zatwierdził regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu oraz powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kaliszu. Po prostu był zrobiony do tego operat i po prostu uzyskałem wszystkie dokumenty pozwalające na rozpoczęcie budowy. Przy każdej tego typu inwestycji, czy w ogóle każdej budowie jest wprowadzana w życie, także wszystkie strony zostały zawiadomione. Zostały zawiadomione osoby również na etapie wydawania pozwolenia na budowę. Mieszkańcy uważają, że to za mało i przy tego typu inwestycji powinni dostać pisma do domów. Informacji na stronie internetowej urzędu i na tablicy ogłoszeń większość nie czytała. Chociaż nie wszyscy. W 2014 roku do starostwa wpłynęło pismo jednej rodziny, która nie zgadzała się z budową kurników w jej sąsiedztwie i na tym się skończyło. W grudniu ruszyła budowa pierwszego z trzech kurników, a w mieszkańcach Madalina obudził się strach. Słyszy się o tej ptasiej grypie, przez te smrody pyły wszystkie alergie, nie alergie. To przecież dzieci teraz tym bardziej szybko łapią. A tym bardziej. Ja mam teraz małe dziecko, planuję jeszcze dzieci. Ja się boję o przyszłość mojego dziecka. Mój brat ma typowe zapalenie skóry i wiem, że to jest uciążliwe. Ja nie chciałabym cały czas po lekarzach jeździć. Przecież to jest smród. Tego smrodu nikt tutaj... Żadne wentylatory nie wezmą. Nie. To jest to. Po pierwsze, ja byliśmy na zebraniu, on nie ma żadnej dokumentacji na to, żeby ten smrody zniwelować. Na kurnikach będzie 90 wentylatorów. Według polskiego prawa to wystarczy, a budujący tego typu obiekty nie musi mieć filtrów, o których mówią mieszkańcy. Sam inwestor zapewnia, że nie ma mowy o nieprzyjemnym zapachu. Jego rodzice mają kurniki w miejscowości położonej niedaleko Madalina i tam, jak mówi, nic nie czuć. Nie będzie im przeszkadzać, ponieważ znajdujemy się teraz w tym momencie w odległości około 100 metrów od dwóch obiektów, w których znajduje się 100 tysięcy kurczaków i nie czujemy tutaj nic. Zapewnienie jedno, a obawy drugie. Dlatego mieszkańcy mają zamiar protestować i odwoływać się od wydanej kilka lat temu decyzji, a inwestor nie ma zamiaru przerywać budowy. Gdyby to się zadziało na etapie wydawania decyzji, to byłoby może to prościej rozwiązać. Dzisiaj jest to już etap na tyle zaawansowany, że rozpoczęła się po 3 latach od złożenia wniosku budowa. Inwestycję zacząłem i muszę ją kończyć ze względu na to, że mam pozwolenia. Są to jakieś środki też finansowania po prostu z zewnętrznego i ja już nie mogę sobie pozwolić na to, żeby przerwać tą budowę. Mieszkańcy liczą, że jednak niebawem budowa stanie. Według nich argumentem jest podziemny kanał melioracyjny biegnący przez działkę, na której budowany jest pierwszy z trzech kurników. Uważają, że wydający pozwolenia nie wzięli go pod uwagę. W długi weekend bieżące wiadomości z Kalisza i regionu znajdziecie Państwo na portalu faktykaliskie.pl. A ja dziękuję za uwagę. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia.